I ogarnijmy tego French Toma. Umówmy się na randkę dla gejów. Pyk na randkę dla gejów. Oczywiście mi odpisał i zobaczymy, co odpisał. Właśnie zobaczyłem, że jesteś mną zainteresowany. Może byś się... Żeby się ze mną umówić, musisz ustalić się w kolejce. Wow. Szczerze, odkąd... Dodałem ogłoszenie, moja skrzynka odbiorcza była zapełniona wiadomościami. Wiele odrzuciłem, ale gdy ujrzałem ciebie... O Boże, nie czytam dalej. Znam to miejsce. Widzimy się tam. Niki. Oh my god. Dobra, musimy tam przyjechać o określonej porze, bo inaczej będzie lipa. Organizator. Więc mamy to spotkanie... Kiedy to było? To jest dzisiaj. Dzisiaj o 18, czyli za 3 godziny. No niecałe, czy... Jedziemy tam! Gdzie to jest? Aha, dobra, to musimy już tam jechać. Ciśniemy, bo my tam nie zdążymy na czas. Muszę śmigłowcem jechać, znaczy lecieć. Dobra, jedziemy w takim razie. O, jest fajna nutka. To jest fajna nutka, podoba mi się. Zawsze mi się podobała. Taka łupaninka lekka. Zmieszcza się? O kurczę, na żyletki! Taksi możesz jechać. W sumie tak, ale... Kurde, gdzie ta frajda wtedy z jazdy? Moje BMW! I jak ja teraz wyrwę tego French Toma? Tak, jadę, cisnę już, kurde. Wsiada funkcję przypomnienia o spotkaniach. Jest 16, czy się wyrobię? Czekaj, ja dobrze jadę w ogóle? Bo on jest... Tak, to jest tu, gdzie mówiliście na samym początku. Jedziemy do tego drugiego mostu chyba. Albo nie, pojedziemy tym tutaj. Czekaj, ja dobrze jadę? Musimy skręcić. Na następnym chyba zjeździe. Zobaczymy, jak będzie najszybciej. No, chyba będzie najszybciej teraz przejechać przez most. Tak myślę. Czy nie? Czy następny? Nie, no dobra, to wszystko jedno na to wygląda. Następny zjazd w lewo. I grzejemy. Taksi mogłeś jechać, mniej dzwonów by było. Nie wiem, właśnie, bo mówicie, że można pomijać trasę, będąc w taksi. A to... Co mniej dzwonów? Czekaj, ja to zaraz ci pokażę, jak się jeździ. Na czyściocha będziemy cisnąć. Dobra, która jest godzina? Bo musimy... Ty, ile ja mam kasy? 27 tysięcy. Teraz dostaję się dużo za misję. No i chyba mam dużo granatów na... Hajs na kółkach. Będziemy musieli rozwalać oczywiście te samochody. I no, co wy robicie? Kierunkowskazy, hello! Wolna Amerykanka, widzę. Need for Speed, dokładnie. Musimy się pośpieszyć, bo ziomek, kurczę, zrezygnuje. Która godzina? No mamy jeszcze sporo czasu, także nie jest źle. Nie jest źle. 16:30, mamy jeszcze takie w GTA półtorej godziny, nie? Dobra. Szybko. Ten świat tutaj w GTA 4 nie jest aż taki duży, jak się wydaje. Można szybko dojechać z jednego miejsca na drugie. Ja nie wiem, jak będzie wyglądała ta randka. Naprawdę nie przypominam sobie większości tych misji tutaj, wiecie? Ale to dobrze. No i jesteśmy na miejscu w restauracji najtańszej, jaka istnieje chyba w tym GTA. Ale to dobrze. I zaparkujemy się tutaj tak ładnie, że niby randka i w ogóle. O nie, mój samochód trochę ucierpiał. Cyk. Kto będzie ten tego? Kto będzie robił zabawę? Nie wiem właśnie. Chyba tamten Tom, bo on jest taki, wiecie... Siedzi i siedzi już. Oh my god. Hey, are you my date? Thank god. What? You never know who's going to turn up when you've met someone online. No. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. Każdy psychol na przykład umówił się na randkę z zabójcą. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? Job? Everyone's talking about this job. Okay. I haven't met him and I don't want to. What? Mr. Job sounds like an asshole. What? Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Aha, okay. No gay Tony?
runs Hercules and Maisonette 9, I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Okay. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking about? How the fuck do you know who I pay and don't pay back? Fuck you, bitch. You ain't Miss Thang. What? You can't tell me shit about who I am. I'm just here to do a job. People in this world need to work. And my work is getting rid of you. Fuck a scummy immigrant like you anyway. Dobra. A, czyli mamy go zabić. No to już rozumiem, kto... Już rozumiem, na czym ta randka polega. Ale nie możemy go zabić tak po prostu bronią, no. Ty, no atakuj gościa. O Jezu, trzeba kliknąć prawy przycisk myszy, żeby nacelować. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ty, 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 ty. Jak biega, ty, nie uciekniesz Nikowi. Niko to jest żołnierz. Nożem chyba go nie złapiemy. O, tu jest mój Huntley! No dobra, jednak udało się go złapać. Już? Okej. 6700 dostałem za tą misję. To ja już... O, czekaj, nowa BMK. O, już potłuczona? No to tak nie może być. Dobra, naprawiliśmy ją już całkiem. Szukamy nowej. Tu jest futo. Kij, właśnie, ja chyba nie mam kija, bo mi się kij zamienił w nożyk, wiesz? Bierzemy tą moją starą BMK-kę. Pałką go trzeba było, no właśnie, zniknęła mi ta pałka, ja nie wiem. Ale o jaką pałkę ci chodzi? O którą? Kurde, z Bereźnicy. A, nie no, nie no, tak, takiej, tej pałki to ja nie chcę na niego używać. Dlatego miałem nożyk. O, właśnie, musimy sprawdzić, skoro już tu jesteśmy, to musimy sprawdzić, jak ten samochód poradzi sobie na huśtawce. Ja myślę, że on ma bardzo dobre poduszki powietrzne i Niko raczej nie powinien z niego od razu wypaść, kurczę. Także ten. Podjedźmy sobie do huśtawek. A tak się, tak się składa, że one akurat są tutaj. I możemy się fajnie wybić, tak myślę. No to jest chyba standard, to powinien być standardowy element każdego odcinka, tak myślę. Nie? Że cyk. Ole, polecę. O nie, 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 policjanty. Zaraz tu sobie piekło się rozpęta. Grubasków sobie troszeczkę tutaj porozpychamy. O, o, o. Nie, nie, bo mi otworzy drzwi i mnie za ten, zaaresztuje. O, 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 czekaj, 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 ole poleci teraz! O, się, ole go zmiażdżyło. Ty! Jo, pierdziele, jakie zniszczenia! Się z tego teraz takie coupé zrobiło. Jo, jakie coupé mamy teraz. Ale tu jest nowa BMK-ka. Bierzemy ją. Dawaj! Nie tłucz mi, nie rysuj! Dobry tuning. No i mówicie, że nie ma tuningu w GTA? Proszę bardzo. Jest tuning. Potłuk mi lampę, gnój śmierdzący. Dobra, weźmy sobie jakieś hardkorowe radio. Macie rację, trzeba troszeczkę na hardkora. Teraz musimy wrócić po kolejną misję. Bo mieliśmy taki długi... Ale fajne jest to, że te samochody mogą się tak super miażdżyć, no nie? Musimy przeczytać to tam. Grand Senator Liberty City to... Co? Popracować, ja to cały czas robię, nie wstydź się. Brucey sobie jaja robi z Niko Bellika. To niedobrze. Niko Bellik zrobi dla niego robota, a ten jeszcze z niego drwi. No jak to tak? Czekajcie, bo mam tutaj jakąś robótkę od Bruce'ego, więc możemy do niego zajrzeć, zobaczyć, co on tam od nas chce. Ty, tutaj patrzcie, Mitsubishi Galant jedzie. Nie widziałem go jeszcze. Pojeździmy sobie Galantem. Oprócz tej gazety, to jeszcze w radiu o tej randce będą mówić, aha. Tak, tak, czekaj, chyba coś jeszcze na stronie internetowej było. Tam będą jakieś zdjęcia... Gdzie Wladiwostok? Już, proszę bardzo, Wladiwostok? Jest Wladiwostok.
Gadają na Wladiwostoku niestety, nie ma piosenek. A nie, jest już piosenka. Dobra, dorobimy skok. To się nazywa lądowanie. Już jesteśmy na miejscu, widzicie? Elegancko. Pewnie się pojawi jeszcze to BMW z Paybacka. Jeszcze raz, bo teraz się pojawiłam podnoć Mazda RX-7, także spokojnie. Pokaż mi miłość. Co nas łączy? A on, Brucey chyba będzie miał w piątce jakąś depresję, no nie? W dupie. On bierze testosteron tego rekina tempogłowego i wiecie, strzyka sobie w dupę. Banshee, zobaczcie. Okej. Well, what should I do? I mean, I need a flashy car. People are gonna think I'm a bullshitter if I fail to deliver here. How about Steve's car? Auto Steve'a? I'll call him on the way. Nico, can you drive us to Freetown Avenue in Willis? Okay. Come on, let's roll! Jak mu mechanik mógł nie naprawić auta? No, co za mechanik? On miał stronę na pewno w piątce i chyba będzie tam coś sprzedawał, nie? Jakiś właśnie testosteron. Coś tak na... Ostatnim razem tak sobie wydedukowaliśmy. Porsche będzie, tak? Zobaczymy. Brucey będzie też w dodatku Gaytony. Coś tam było z Brucey'm, ale chyba go nie będzie już w dodatku z motocyklami, co? Tak myślę, że... Dobra. Teraz chyba będziemy musieli zgarnąć tą furę, no bo Brucey potrzebuje super fury, on nie będzie jeździł jakimś tam nieodpalającym Banshee. A Banshee jest fantastycznym samochodem, tylko mechanik mu popsuł specjalnie. Kurde, co za mechanik głupi. O, nie rozwaliła się lampa? A tu następny galant stoi. Dobrze. Dobrze, że mu chociaż bitki mieszczą się w aucie. Mieszczą? No tak ledwo co, ale to auto jest dosyć spore, także jakoś tam mieści się w tym fotelu. Okej. Okay. O, spadłuwa. Na początku on na niej to był mechanik i pod ciebie furą przyjeżdżał, a przy okazji rozwalał ci pół auta. Czekaj, było tak? Kurde, coś takiego było, ale nie pamiętam. Coś tak przez mgłę mi się kojarzy. Okej, jest Comet. Bez spoilera, oh my god, najlepszy. Zapil go sobie, będzie zarąbiste. No to jest super auto. Bardzo rzadkie, mega rzadkie auto. I pewnie będzie się teraz milion razy pojawiać tutaj. Jedziemy się ścigać furą. Uuu. Zarąbiście. Musimy sobie je gdzieś zapisać. Chciałbym w tej nowej części miasta, w centrum. Bo tam będzie fajnie. Ole pruje, kurde. Yeah. Jak to jest właśnie, że w GTA nigdy nie ma tak, że jakaś postać poza nami prowadzi samochody. Zawsze to my musimy prowadzić samochody. No jest to gra o samochodach, prawda? Ale czasami przydałoby się, żeby tam poprowadził jakiś
jak poprowadziła jakaś inna postać. No i zaczynają się wyścigi. Tutaj możemy sobie zobaczyć Super GT, jest Turismo, to jest Turismo. Super GT to jest taki Aston Martin, o ten tutaj. I jeszcze tam chyba drugie Turismo stało, no nie? Taksówkarz prowadzi, no to fakt. O, jeszcze jest Infernus, Infernus jest świetny. Dobra, musimy się ścigać. No i ważne, żeby to auto nie wybuchło, bo to jest naprawdę unikat. No jeszcze jest Bench, jeszcze jest ta Corvetta. No ale ten samochód musimy sobie zapisać koniecznie po tej misji, bo jest fantastyczny. I Brucey chyba nam ten wóz da nawet, nie? Ja w wyścigach jestem dobry, więc nie powinno być tutaj problemu z wygraną. A oni chyba jesteś tam super dobrzy nie są. O, tutaj musimy też przyjechać, bo są panie na telefon. I na pewno do takiego fajnego samochodu będą chciały wsiąść, żeby nam pozmieniać biegi, krótko mówiąc. No bo to wiecie, 2008 rok, chociaż w sumie Hameryka to oni tutaj same automaty mają, nie? Ale coś tam pozmienia. Powiedzmy, że ten Comet ma akurat manual, także... W GTA San Andreas było kilka momentów, zgadza się, i te samochody tak lagowały dziwnie. Ale przeważnie właśnie to my kierujemy tymi pojazdami. To niby jest okej, ale kurczę, czasami... Można by było zrobić tak, że jest wybór, czy my chcemy kierować samochodem? Czy my chcemy strzelać, nie? A ktoś inny ma ten kierować, powiedzmy. To by było spoko. I od tej pory chyba będziemy mogli uczestniczyć w wyścigach, tak mi się wydaje. Tak jakoś to było. Dobra, weźmy sobie... A Vladivostok jest. No to jest odpowiednie radio. W niektórych misjach ty też strzelasz. No wiem, ale to się bardzo rzadko zdarza. Drążek jest nawet w automacie, ach, kurde, czepiasz się, ale mi nie o taki drążek chodziło, no. Tylko mówię tak enigmatycznie, żeby nie każdy złapał, żeby złapali ci co trzeba, no. Dziękuję za donate'ik. Laurie Alantorni, fajnie pooglądać streama z GTA 4 u ciebie. Pozdrawiam ciebie i pierdziela Astona 3,92 zł. Dziękuję bardzo. Astonek też cię pozdrawia. Dobra, wygraliśmy wyścig bez żadnego problemu. Czekaj, zablokowany drążek. Była chyba taka ekipa w Need for Speedzie Paybacku, bez znaczenia, to jest w sumie jak się wymawia. I tam była chyba ekipa zablokowanego drążka, coś takiego, nie? To było bardzo ryzykowne, bo zapomniałem, że w czwórce nie można sobie odwracać samochodu z powrotem na koła. Okej. Okay. Dawaj, patrzcie, mam furę. Okej, okay, super. Dobra, czyli możemy chyba robić u niego wyścigi teraz różne, no nie? Tak, to była ekipa od driftu, zablokowany drążek. Fajna nazwa swoją drogą, pasuje. Do lakierni ma fajny lakier. I jak go zostawimy sobie przy chacie, to on się nam naprawi z czasem. Na razie postawmy go sobie tam w tym, nazwijmy to, Bronxie, ok? Tam gdzie się przejeżdża przez... Właściwie wszędzie tu się przejeżdża przez most. Tam gdzie jest Elżbieta... A w ogóle gdzie my mamy teraz misję do roboty? O, to tutaj sobie zostawimy, nie? Bo jeszcze w tej części miasta nie mam chaty. To sobie zostawimy tutaj Kometa. Będziecie musieli pamiętać, że go tu mam. Tylko kurde, czy ja nim tam dojadę? Znając moje umiejętności do rozpierdzielania samochodów. Ale to jest fajna fura i ona niezwykle rzadko się pojawia. Jak będziemy mieli dostęp do trzeciej części miasta, to pojedziemy sobie w miejsce, gdzie zawsze jest Sultan RS. On fajnie brzmi, ma taki poszerzony body kit i ma wydechy chyba z przodu nawet, z tego co kojarzę. Najlepszy to i tak klub 1%. Do lakierni później. Aż mi serce w gardle stanęło przy tym locie. A, locie. No bo tutaj właśnie się nie można odwracać, nie? A ten samochód naprawdę jest mega rzadki. W GTA 4, ale w GTA 5 to on się tam pojawia co chwilę, także to nie ma problemu. Teraz najważniejsze, żeby nim zaparkować przed chatą. I wziąć sobie inną furę i po prostu pojechać gdzieś, zrobić jakąś misję i jak wrócimy, to on powinien być już naprawiony, zapisany i naprawiony, nie?
Czy mam oryginalne GTA 4? Tak, mam oryginalne. Kiedyś naprawdę można było kupić w paczce bardzo tanio na Steamie za wszystkie części i GTA 3, GTA Vice City, Liberty City, jak to się nazywało? Nie Stories, tylko Episodes from Liberty City, no i podstawkę GTA 4. Także, patrzcie, to jest drugi komet! Ale fajnie, jak będziemy chcieli więcej kometów, to sobie po prostu wsiądę do mojego. Tu jest, zobaczcie, zrobimy tak. Zrobimy sobie backup. Patrz, nawet koło mojej chaty stoi. Ej, czy da się zapisać więcej furek niż dwie? Jak myślicie? Spróbujemy. Zaparkujemy dodatkową tak na wcisk. Chyba cztery koła muszą być w tym miejscu. Ale nie, wiecie co? Pojedziemy sobie gdzieś indziej i to auto zaparkujemy. Zobaczymy, może się zapisze. Zobaczcie, ile tu kometów jest. Ja dziękuję, zbieramy wszystkie. Brakuje tuningu. No mi też brakuje. A czekajcie, a jakbyśmy tak zaparkowali... Nie, ja myślę, że tutaj tylko limit jest do dwóch furek. Tylko dwie fury możemy zapisać. A jakbyśmy zaparkowali tak pod skosem... Spróbujmy, może się uda. Spróbujmy zapisać... Pod skosem jak zaparkujemy, to powinny się więcej furek zmieścić, nie? Nigdy tego nie robiłem. Warto to sprawdzić i na następnych odcinkach sobie zobaczymy. Okej. Okay. Jak najciaśniej. To nie będziemy mieli dostępu do niektórych aut naraz, nie? Ale zobaczcie, same komety tutaj są. Musimy to wykorzystać. Płaszcz, ale to super, super wygląda, jak ono takie szerokie jest. O. No, trzeba sobie radzić jakoś po ludzku. I potem jeszcze jeden na drugim, tak. No to było, chociaż w przypadku Korwety to wcale nie byłoby takie głupie, wiesz? Ale patrz, tutaj komet stoi, tam dalej też stoi komet. Jezus Maria. A tak to nie spotkasz w ogóle, nie? Dobra, ja myślę, że tylko dwa się zapiszą i to będzie zupełnie losowe, które z nich się zapiszą. Albo w ogóle nic się nie... Możemy to zresztą zrobić taki eksperyment, że odjedziemy kawałek dalej i potem tu wrócimy i zobaczymy, co się stanie. Ja myślę, że cztery koła muszą być w tej strefie, żeby fury się zapisały, ale to super wygląda. I jeszcze mamy tutaj jednego. Zielonego. No nie podoba mi się zielony. Tutaj czerwony jest ładniejszy. Weźmy tego czerwonego. Spaduwa! What? Czekaj. Co się tu biją? Co mnie tu biją? Wynoka! Jeszcze coś! O nie, policja mnie goni. Dobra, ustawiamy tego kometa. Nie tego, boy! Tylko tego. Tam jest jeszcze żółty, fantastyczny. O nie, jedzie, bo tu policjant. Jeszcze tylko jeden się zmieści. Chytry lucek. No ale taki ładny czerwony komecik, no bez przesady, musimy go zgarnąć. Ja myślę, że nie zapiszą się, no. Że wrócimy tutaj i tylko dwa auta będą stały. Dobra, mamy i gdzieś tu w pobliżu... O, patrzcie, tutaj mamy jeszcze kometa. Ale fajnie. I tu jeszcze stoi, no patrzcie, wszystko się usiało w tych kometach. Ja pierdzielę, no. Ojej, uciekaj. O, się. What? Przejechał go przecież, no hello? I wysiadłem przez... A dobra, drzwi się oderwały. No dobra, ale to jest dobry test teraz. O nie, zabrali mi chyba wszystkie bronie. Tak, kuźwa, zabrali mi wszystkie bronie. O nie. Właśnie tu... Tu jest tak, że jak policja cię aresztuje, to wszystko ci zabiera. A ja miałem granaty, miałem tego KM... Nie miałem KM-a, tylko miałem... Tego kałasza. O, czekaj, jest żółty komet. Weźmiemy go. No ale kurde, bronie, granaty, jak ja teraz hajs na kółkach ogarnę? Jezus Maria. No to jest najgorsze, że policja ci podchodzi. Powinna być taka opcja, że na przykład wyrwij się policji. Przecież ja miałem tam tyle broni, że powinno mi wystarczyć do rozwalenia wszystkich policjantów w całym Liberty City. 1000 sztuk. Nie wierzę w to po prostu. No nie wierzę. Ty, patrz, co się dzieje? Dobra, nara. Co? Ej, zapisałeś się, tylko... Nie chcę iść na kręgę, spierdzielaj. Ej. What?
Zapisały się wszystkie fury. Znaczy tylko ta ostatnia się nie zapisała. Zobaczcie, ja nie wiedziałem, że tak można. Wszystkie fury się zapisały. Dobra, musimy je trochę ściaśnić. Nie, no to teraz jestem zaskoczony. Czyli ogólnie opcja jest taka, że cztery koła muszą być na tym polu. Cztery koła muszą być na tym polu, żeby fury się... O, shit. Trochę przesadziłem. Cztery koła muszą być na tym polu, żeby fury się zapisały. Wiedzieliście o tym? Ja o tym nie wiedziałem w GTA 4. Zawsze myślałem, że tylko dwa pojazdy mogą się znajdować na tym polu i tylko one się zapiszą. No dobra, to zaraz tutaj zrobimy porządek. Jakby ustawić prostopadę do krawężnika? Ty, no ej, patrz, są cztery koła, nie? Dobra, są cztery koła na tym, dobra, ustawiam prostopadle w takim razie. To jeszcze będzie lepiej. Kurde, masz rację, Grzecho, czekaj. Teraz tu zrobimy porządek. Komis zakładam? No nie wiem, właśnie się zastanawiam. Komis kometów. Ale super fury. Ale ekstra. Dobra, sobie ustawimy. Tutaj będziemy mieli niewyczerpalne źródło kometu, bo wiecie jak jest w GTA. Jak wsiądę do jednego kometa, to od razu pojawi się sześć innych. Także dobrze. No i będą stały właśnie sobie prosto, tak jak mówicie. I też nie powinny mi zniknąć. Byleby były chyba te cztery koła, nie? Na tym wyznaczonym miejscu i wtedy powinny sobie tutaj zostać. Ale pięknie wyglądają te furki, co? Nie, ja mam oryginalne, na Steamie sobie kupiłem. Kiedyś miałem na płytach, ale te płyty się porysowały, nie chciałem się instalować tego. A na Steamie to sobie wybierasz, wiesz, włączasz sobie pobieranie i sobie idziesz, tak? Nie musisz tych płyt wymieniać, moim zdaniem. Moim zdaniem w ogóle cyfrowe gry to jest rozwiązanie. Po co mi te pudełka, te wszystkie płyty? Weź to później instaluj z tych płyt i tak dalej. Ludzkie porządki, tak? Robimy porządki. I ustawiamy sobie, kurczę, najlepsze fury w mieście. Ja tu kiedyś jeszcze Infernusem przyjadę. Ale kurczę, niezła opcja. Wiedzieliście o tym, że tak jest? Ja nie wiedziałem, kurde. Zawsze tylko dwie fury miałem maksymalnie. I już. Jeszcze więcej się zmieści chyba. Teraz większość pudełek ma w środku kod cyfrowy, rozumiem. No i to jest moim zdaniem fajne. Ja nie lubię takich, wiecie, pudełek z płytami. Fajny mam dzwonek? Brucey dzwoni. Okej. Okay. Mamy już wyścig u Brucey'ego. Okej, okay, myślę, że ponieważ siedzieliśmy przed chwilą w komecie, to gdzieś tu powinien pojawić się też komet. Oh, i pojawiła się nawet korweta! No to weźmiemy korwetę chyba, weźmiemy sobie dodatkową, co? W innym kolorze, o. Jeden będzie do tego, drugi do tamtego i zobaczcie, będziemy mieli cały zestaw samochodów. I musimy oczywiście sprawdzić, czy jak odjedziemy kawałek dalej, to czy one nam się zapiszą. Na Hama to i7 wejdzie. Oj, nie wiem, bo tu chyba już nam... Jeszcze tylko motorek by wszedł jakiś, wiesz? Musimy znaleźć... O! I tu będzie... Musimy jeszcze wziąć sobie tutaj ten najszybszy motorek. Ach, patrz, widzisz, tutaj jest ta lampa. I ona będzie mi trochę bugować chyba ten samochód. No ale nic, zobaczymy, może coś z tego będzie. I mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć samochodów weszło do tej strefy. Na styk dosłownie. Da się to jeszcze trochę popchać? O kurde. No i tutaj jeszcze motorek by wszedł, to musimy pojechać po NRG i ten. O, a tu kolejna korweta, tylko że policja stoi. A co tam, bierzemy sobie kometa, żółtego, żółciutkiego, piękniuśkiego. Cyk. Jest pięknie. No i teraz powinniśmy sobie znaleźć jakiś motocykl i go tutaj postawić na samym końcu. Ja i teraz to możemy sobie zgromadzić trochę tych pojazdów, nie? Komet krótszy tył ma. Wiesz co, komet w ogóle jest krótszy od korwety. Tu kolejna korweta stoi. To jest dziwne, a jednocześnie fajne w GTA. Właśnie same korwety teraz stoją tutaj. Oh my god. No nic, zobaczymy sobie. Zrobimy sobie misję. Jak będziemy mieli misję, to na pewno odjedziemy gdzieś dalej. Nawet jak tutaj sobie odjechaliśmy, to te samochody powinny zniknąć w tamtym miejscu, nie? Wrócimy sobie tam, po tej misji powiedzmy, i zobaczymy, czy dalej one tam stoją. Okej. Okay.
Metroseksualny. Okej. Okay. Kurde, nie mam fajnych broni. Wysłali Teslę na orbitę? Już wysłali? Okej. Dobra, idziemy. Na pewno będzie trzeba kogoś zabić, ale nie ma fajnych broni. Musiałbym powtórzyć tą misję z tym, ale pewnie później w niektórych misjach dostanę po prostu broń, nie? Będzie git. Mój komecik stoi. Ale fajnie. Bierzemy go, jedziemy. I teraz spróbujmy przejechać koło chaty. Zobaczymy, czy dalej stoją te wszystkie moje komety i korwety. A później tu wrócimy, bo pewnie będziemy musieli tu wrócić. I zobaczymy, czy dalej stoją. Jeśli tak, to kurde, ciekawa sprawa, nie? Dobra, ale wiecie co? Mi się wydaje, że one jeszcze po prostu nie znikły, bo zobaczcie, nie pojawiła się lampa tutaj. I w ogóle korweta jest odpalona. To nie, to my musimy gdzieś dalej zajechać i tutaj wrócić. W takim razie to się nie liczy teraz. Te wozy po prostu się zapisały jako tako, nie jako, że były na tym parkingu. Także może być jeszcze tak, że one znikną i zostaną tylko dwa. Ale to sobie sprawdzimy po tej misji, po prostu tu wrócimy. Ile mam hajsu? Mam 28 tysięcy, więc będziemy musieli kupić bronię od nowa niestety. Ale to nie jest wcale tak źle, bo bronie to jest tak naprawdę jedna z niewielu rzeczy, które możemy w tym GTA kupić, nie? No bo mieszkania dostajemy. Ubrania musimy sobie jeszcze kupić tylko, no i żarcie. A tak poza tym to nie mamy na co tego hajsu wydawać i tyle. 7 pojazdów na 7 dni tygodnia. Właśnie! Chyba śmigłowcem da się też tam wylądować. Z tego co kojarzę, ja sobie też śmigłowiec tam lądowałem. O shit, ale czołówa. Fajnie się tutaj to wgniata, nie? Super to wygląda. O shit. Dobra, komet jest... Ty za... Co? Chłodnicę mu tak... Zapalił się samochód! Uciekamy stąd. Zostawimy pułapkę na policjantów. Zaraz tam wszystko dupnie. Chyba. No to czekamy, aż to dupnie. To będzie normalnie... jak to się mówi? Reakcja łańcuchowa, o. Zaraz będzie bum, bum, bum. Wow! Jeden! Biegnie do mnie policjant. Dwa! O, już się chyba nie podpalił. Trzy, okej. Okay. Następny się podpalił. O, ten zaraz wybuchnie. Dobra, ja stąd spierdzielam. Uciekamy stąd. Zaraz mnie zabiją. W niedzielę śmigłowcem pod kościół. A jak? Dobra, zmienimy sobie na Vladivostok. Wow, co to za fura? To jest jakaś nowa, nie? Będziemy wracać tam... Zaparkuj rakietą kosmiczną. Nie no. Ej, bo ja nie mam broni. A tutaj będzie trzeba na pewno strzelać chyba. Śmigłowiec też. A ja wiem skąd można mieć śmigłowiec. Tylko chyba musimy mieć trzeci ten, nie? Trzecią część miasta. Później znajduje się w pociągu. Podąży za pociągiem. Wyminuj przeciwnika, kiedy tylko wysiądzie. Okej. Okay. No dobra. Możemy skupić wzrok na pociągu. Dobra, tylko my możemy jechać ulicami. Nie da się tutaj wjechać na tory w tym miejscu, ale na tory ogólnie w GTA 4 wjechać się da. Można po nich jeździć sobie tam gdzieś na górze. Szanuję mocno za GTA 4. No, fajna giera jest. Zobacz, jak tu się super fury niszczą. W poniedziałek ferie mi się kończą. A tam cieszcie, że jeszcze masz. Dzisiaj jest dopiero wtorek. Zobacz. Wtorek, cała środa, cały czwartek, cały piątek, cała niedziela. Cała sobota i cała niedziela. A poza tym już jest luty. Już jest dzisiaj, który? 6 luty dzisiaj jest. 6 luty to jest prawie 14 luty. A 14 luty to jest połowa lutego. Tak? Dobrze mówię? Dobrze mówię. 14 luty to jest prawie no to jest połowa lutego. A połowa lutego to jest prawie marzec. A marzec to już się zaczyna wiosna. A wiecie co jest wiosną? Wiosną jest koniec roku szkolnego. Także... Same plusy.
Widzicie, jak wydedukowałem? A wy widzicie same takie złe strony tego, że jest koniec ferii. Im szybciej nastąpi koniec ferii, tym szybciej dotrzecie do końca roku szkolnego. Ci, co oczywiście chodzą jeszcze do szkoły. Lucek optymista. No tak. Czwórka ma bardzo fajną fabułę i klimat względem piątki. Piątka też jest fajna, tylko jest po prostu inna, nie? Gubię go? O nie, nie, nie gubimy go. Nie gubimy. Mamy przecież super fulę, jak to? Nie możemy go zgubić. Czwórka jest taka troszeczkę smutna, no nie? Piątka jest taka weselsza bardziej. Też są takie smutne momenty, ale no... W sumie w piątce mi się lepiej samochodami jeździ. Nie gram w LoL'a. A marzec to już prawie czerwiec i wakacje, dokładnie. Nie no, zanim marzec i czerwiec, to jeszcze musi być kwiecień gdzieś tam. O nie, policja, kurde, nie możemy jej gonić teraz. Dobra, nie mamy broni, więc musimy kombinować. Straciłem wszystkie fajne bronie i no niestety. Oczywiście jest opcja taka, że mógłbym wpisać jakieś tam kody, ale dobra, my sobie jeszcze zdobędziemy bronie. Na pewno będą takie misje, w których te wszystkie bronie dostanę. Także gitara. Mam szybką furę, więc będę w stanie się rozpędzić w tego gościa tak, że go zamorduję. A wiecie, że tutaj bardzo fajnie przejeżdża się różne postaci. Nie, gdzie wsiadasz? O ty. Dobra. Okej, będę twoim... Ty! Ja motherfucker, nie mam go czym zamordować tak szybko. Ale oni będą mieli klamki, także może być trochę ciężko. Okej. Muszę wyciągnąć moją jedyną teraz broń, czyli samochód. Ponieważ... nie mam jak go zabić. O, ale to będzie przyjemne, kurde, idealnie. I gitara. Dobra. W przeciwnym razie zgubisz go. Czekaj, siadaj. Tam jeszcze musimy tych typków ogarnąć. O kurde, będziemy mieli klamki. Ty, patrz jakie uniki zaawansowane. No. Dobra, i patrzcie jak to super rozegrałem. Tylko kometem ogarnąłem w ten sposób, że mam już broń i mogę iść na tego ostatniego typka i go trzasnąć. Jeden magazynek, jeden typek, jeden Lucek, jeden Niko. Czy damy radę? Yeah, boy! Ty, co to za paker tu wyskoczył? 1500 dostałem za to. No dobra, wsiadam. Policja przestała mnie gonić za wykonanie misji. Spoko. Okej, many. Gadających bzdury. Yeah, boy! Wykonaliśmy misję. I teraz tak, będziemy musieli zajechać do Ammunition, żeby zakupić sobie więcej broni, amunicji i tak dalej. Ale najpierw to my pojedziemy sprawdzić, czy przy moim domku są jeszcze te wszystkie fury, które ja tam poustawiałem. Czy prostopadłe ustawianie samochodów względem chodnika na naszym podjeździe, na naszym miejscu parkingowym sprawia, że one się zapisują. Ja jestem pewny, znaczy byłem do tej pory pewny, że samochody zapisują się tylko dwa na tym powiedzmy parkingu. No ale złapała mnie policja i po chwili się tam pojawiłem znowu w okolicy i samochody dalej tam stały. Mimo, że ustawiłem je wtedy pod lekkim skosem, nie? Będą, nie będą. Dobra, w takim razie zróbmy głosowanie na czacie. Robimy głosowanie. Musicie zagłosować, czy będą, czy nie będą. Już szybko otwieram ankietę. Okej. I... Bez polskich znaków, żeby było łatwiej, co? Albo inaczej zrobimy. Po prostu tak i nie, okej? Okay? Czyli tak to znaczy, że będą, a nie znaczy, że nie będą. O, tak będzie wam chyba najwygodniej, nie? Możecie już głosować. Roman dzwoni! Okej. Okay.
Po prostu tak albo nie. I tyle. Ja już powoli jadę. Nie chcę nic jeść, Roman, spadaj. Ale zobaczcie, jaka grafa, kurczę. Będziemy podziwiać grafę, a w tym czasie głosujcie. Ja będę zerkał na wyniki. I zobaczymy. Głosujcie. I zaraz zerkniemy, co tam nagłosowaliście. Wszyscy na tak? Odświeżam. 100% głosów na tak. Jak na razie. Dziwne. Prawdę mówiąc, spodziewałem się kilku głosów na nie. Tak, ale nie wszystkie. Ja też właśnie myślę, że nie wszystkie, że będą na przykład 2, maksymalnie 3. Cały internet nie może się mylić. Jaki cały internet, człowieku? Dobra, to już jest to miejsce. Zgubimy sobie policję. Jeszcze zrobię tutaj takie kółeczko. Co, ten Roman znowu coś nie pasuje? Chciał iść znowu do klubu dla dżentelmenów. Przepraszam bardzo. Ja jestem zajęty. Nie będę wam chodzić do jakiegoś klubu dla dżentelmenów. Straciłem kometa. O nie. Dobra, zobaczymy, jak tam sytuacja wygląda z głosowaniem. O, shit! Jest 18% na nie głosuje, czyli ktoś ma wahania, czy te samochody dalej tam będą. A, no to zobaczymy. Dobra, jest 18% na nie, 21% na nie. Okej, gubię już policję. I zaraz sobie tam dobiegniemy. Spoko, masz jeszcze 4. Mówisz? Tam zostawiłem ile? 6 było z tych samochodów? 6 czy 5? Ludzkowie nie mogą się mylić. Mówisz? No zaraz to sprawdzimy. To jest dosłownie... Elżbieta? Co ona chce? A, dobra, na razie. Nie mam czasu z tą gadać. Będzie 6. 78% na tak. Dobra, zobaczymy. Uwaga, to już jest dosłownie za rogiem, to już jest tutaj. Ej, co ten Niko ma taką słabą kondycję? Powinien trochę tam poćwiczyć. Co? Dobra, liczymy, ile mam tych fur. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, są wszystkie. Aż się oplułem, kurde. Wszystkie fury się zapisały, ale beka. Nie spodziewałem się, że coś takiego w GTA 4 działa. Ja zawsze parkowałem dwie fury, tak wiecie, na wprost. I myślałem, że to jest max, a tutaj się okazuje, że da się zaparkować aż 6 samochodów. No i jeszcze na koniec może być motocykl, nie? Także ci, co głosowali na tak, to zgadli. 82% osób miało rację. Zamykam już ankietę. 82,6 dokładnie. Także kurde, wy jesteście ekspertami, jeśli chodzi o GTA, widzę. Dokładnie.